Cześć, witajcie. Spędziłem w Enshrouded no już grubo ponad 100 godzin grając na singlu. Jeszcze do tego kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin w kooperacji razem z Michaelem. No i postanowiłem powiedzieć troszeczkę więcej o tym, czego się dowiedziałem, o tym, czy ta gra jest warta swojej ceny, czy ta gra jest warta w ogóle uwagi. Na początek musimy pamiętać oczywiście, że jest to wczesny dostęp. Chociaż przyznam wam szczerze, że nawet jeżeli by była to pełnowartościowa gra, to gdyby już nie miała być rozwijana dalej, to i tak zawartość, jaką oferuje, ja i tak nie mam w tej chwili całej mapy odkrytej, żeby było jasne. Zawartość, jaką oferuje, no jest całkiem spora. Tych questów mamy naprawdę dużo. Mamy dużo markerów, które możemy odhaczyć, odwiedzić. Nie odhaczyć. Wraz z naszym postępem, wraz z rozwojem naszej postaci, naszej bazy, wzmacnianiem płomienia, odblokowujemy lokacje, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu, mgła się przeradza z czerwonej w szarą, którą możemy spokojnie eksplorować. Czy 100 godzin by wystarczyło na tą grę? Nie, z całą pewnością nie, jeżeli będziemy chcieli w to grać. Czy wystarczy na to 200 godzin? Nie wiem, być może. Chociaż przyznam się szczerze, że jeżeli byśmy chcieli odwiedzić wszystko, zwiedzić wszystko jak należy, myślę, że i te 200 godzin mogłoby być niewystarczające. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to gra z wczesnym dostępem i nie mamy jeszcze pełnej zawartości. Są wciąż na mapie miejsca, gdzie trafimy, tak, na czerwoną barierę, która ogranicza naszą eksplorację, ale spójrzcie, no ile mapy już na tą chwilę dostaliśmy. No jest to całkiem sporo, trzeba przyznać. I sądzę, że niektóre tytuły mianujące się AAA mogą się tutaj w tym wypadku schować. Au. My mamy tu naprawdę bardzo duży teren, który wystarczy na bardzo, bardzo dużo godzin zabawy. Zwłaszcza jeżeli gramy z przyjaciółmi, jeżeli gramy w kooperacji. Jest czego szukać, jest się co bawić. Oczywiście samych receptur mamy tutaj całą masę, które możemy rozwinąć. Samych rzeczy do craftingu, rzeczy do zbierania, o których za chwileczkę opowiem, no jest tu multum. A zapewne jeszcze będzie to też rozbudowane. Myślę, że na tym się nie skończy. Sama budowa mapy, sama budowa świata jest naprawdę solidnie przemyślana. Generalnie każde z miejsc, które widzicie, spokojnie możemy tam dotrzeć. W większość miejsc możemy się wdrapać. Jest on zbudowany. Po pierwsze, interesujący. Jest sporo jaskiń, sporo jakichś podziemnych korytarzy, z których możemy sobie spokojnie, po których się poruszać, eksplorować. Jest ten świat bardzo wertykalny. Spokojnie możemy korzystać tutaj ze sposobów podróży, jakie oferuje nam gra, czyli linki z hakiem, lotni, oczywiście teleportery też, no ale tak jak już wspominałem, teleportery są rozmieszczone dość daleko od siebie mimo wszystko, ale pozwalają nam się przemieszczać te mniej dostępne rejony, żebyśmy nie musieli biec przez długi czas po prostu.
jakby skaczemy do innej krainy i mamy zaoszczędzone trochę tu ptali. Aczkolwiek naprawdę warto. Warto tu zwiedzać ze względu na to, że mamy różne biomy. Mamy bardzo dużo ciekawych znajdziek. Twórcy gry poukrywali sporo właśnie sekretów w świecie. Tak naprawdę każda eksploracja jakichś ruin, każda eksploracja jakichś jaskiń może nam dać jakąś ciekawą znajdźkę. Mniej lub bardziej wartościową. Na razie tych przedmiotów nie ma dość dużo. Ale i tak uważam, że jak na grę, która ma wyjść tak naprawdę dopiero za rok, bo premiera jest w 2025 roku, jest z czego wybierać. Standardowo zaczynamy tutaj od łachmyty ubranego w szmaty z najgorszą bronią stworzoną jak z jakiegoś tam złapanego drzewa. Wraz z rozwojem gry zmieniamy nasze armury na coraz lepsze. Możemy craftować coraz lepsze armury. Możemy też znajdować dość ciekawe sety armurów, z których będziemy mogli korzystać. Tak samo z bronią. Jeśli zaś chodzi o samych wrogów, ich asortyment póki co nie jest jakiś mocno rozbudowany. Mamy kilku podstawowych wrogów, takich jak bandyci wraz ze swoimi wilkami. Tutaj mamy ich różne rodzaje, mamy strzelających, mamy walczących bronią wręcz. Ale to większość z przeciwników właśnie dzieli się na takie grupy, nie? Tam posługujących się łukiem, jakąś wyrzutnią bomb, posługujących się bronią białą. Mamy mglaków. Tutaj nazwa własna. Tamto mutanty występujące we mgle, spaczeni przez mgłę. Później dołączą do nich spaczone zwierzęta, czy też spaczona roślinność. Tak jak wspomniałem, mamy też jaskinie zamieszkałe przez różne nieprzyjemne gady. Zamieszkałe przez czasami ludy należące do konkretnego biomu. Niektóre są puste, jeśli tutaj mowa o jaskiniach. Niektóre no, wręcz się roją od jakichś paskud, które trzeba spacyfikować, nim zaczniemy przeszukiwać je w poszukiwaniu skarbów. Oczywiście mi to idzie w miarę łatwo, nie? Jestem na znacznie wyższym levelu niż te pająki. Więc tak naprawdę wszystko pada na hita, ale jeżeli będziemy podążać według questów, tak jak nas poprowadzą, no to będzie dosyć zaskakująca walka, nie? Dodatkowo no, większość z maszkar, jakie ubijemy, posiada jakiegoś rodzaju surowce, składniki, które prędzej czy później mogą nam się przydać przy craftingu, więc no, jest to gra, gdzie należy zbierać i zbierać, także też warto jak najszybciej się wyposażyć w jak największy plecak, ponieważ w początkowym etapie gry naprawdę bardzo często musiałem wracać do bazy, żeby pozostawić przedmioty. A niestety tutaj nie możemy ich wyrzucić na ziemię, ponieważ znikną. Musimy je grzecznie pochować do skrzynek. Wtedy możemy być w miarę bezpieczni
że po powrocie do bazy tam będą. O ile oczywiście nie gramy na otwartym serwerze, ponieważ no jeżeli tak będzie, ktoś inny może podejść do naszych skrzynek i zabrać przedmioty z nich bez większego problemu, nie? Jeżeli zmienimy biom, też możemy liczyć na to, że ciut zmieni nam się flora, fauna, że zmienią nam się przeciwnicy. Że występują też mini-bossowie. O, brak amunicji, niedobrze. A tu już dość boleśnie biją. Tutaj oczywiście też występują mini-bossowie, którzy potrafią napsuć trochę krwi. Zwłaszcza jeżeli mają wsparcie jakichś pomniejszych swoich minionów, nie? Jak widzicie, praktycznie jeden hit i połowy życia nie ma, a no nie mam go jakoś mało. Za samymi mini bossami mamy też porządnych bossów. To prawda, póki co trafiłem na chyba jednego tylko takiego, ale powiem wam, że tamten naprawdę napsuł mi krwi, dopóki nie znalazłem na niego sposobu. Tutaj taktycznie się wycofamy chyba na z góry upatrzone pozycje, ponieważ się zrobiło troszeczkę za gęsto dla nas. Oni tu mają wyższy level ode mnie. I może to się skończyć dość fatalnie. Weźmy się, zajmijmy tym szamanem. Nie tylko. Nasze czary są dość potężne, ale i ich czary potrafią dość mocno boleć. Zadziałało. Spójrzcie, ile on jeszcze ma życia, nie? Także odpuścimy sobie zabawę z nim. Chciałem tylko wam pokazać, że takie też paskudy istnieją. Na szczęście dla nas lub nasze nieszczęście, inteligencja, no... Tutaj troszeczkę kuleje bossów i wystarczy, że bossów, nie tylko bossów, generalnie większości przeciwników troszeczkę kuleje i wystarczy zazwyczaj znaleźć jakiś wyżej położony punkt, ostrzelać ich łukiem z góry i będzie po ptokach. W grze występuje też kolosalna ilość surowców do zbierania. Od ziemi, gleby, piasku, piaskowca, poprzez te kości, też skamieniałą kość możemy wydobyć różnego rodzaju rudy żelaza. Różnego rodzaju drzewa, samych drzew trafiłem na kilka rodzajów. Jak widzicie tutaj, przyroda potrafi walczyć sama ze sobą. Tam w tle widzicie, że Wuhan leją się z mglakami. Także, tak jak mówiłem, przeciwnicy są głupiuccy, ale potrafią czasem zaskoczyć.
potrafią uciec z walki, wycofać się, próbować uciec z walki, może nie uciec, ale próbować uciec z walki. Potrafią walczyć ze sobą. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale czasem łączą ze sobą siły i próbują nas wszyscy razem zatłuc. Czasem walczą między sobą, my możemy skorzystać, tak, pozbierać sobie po prostu fanty. No, zapewne tutaj no, będzie się jeszcze sporo zmieniać, tak jak już kilkakrotnie tutaj wspomniałem, jest to wczesny dostęp, więc zapewne i nad inteligencją, i nad ilością przeciwników wciąż będą prowadzone jakieś prace. No już tak kończąc powoli, sam craft. Tutaj macie kilka przykładowych surowców, tak, które zbieram, które do czegoś mogą się tam prędzej czy później przydać. Zazwyczaj jest to prędzej niż później. Ja co prawda gram wojownikiem, ale jakoś tak naszło mnie, żeby czary i tak zbierać. Być może zacznę z nich korzystać. Czarów jest kilka rodzajów, przynajmniej ja znalazłem kilka rodzajów czarów. Są to czary na różnych poziomach. Do tego mamy różnego rodzaju scrolle, które również możemy, które są również ofensywne, defensywne. Mnóstwo rodzaju strzał, jakichś leczących rzeczy. A tak, no tutaj zbroje, które tam na początku filmu wam przedstawiłem. Masa różnych bloków, z których możemy budować. To za chwileczkę wam pokażę, tylko doczłapiemy się do stołu warsztatowego. Generalnie wszystkie receptury, no w trakcie gry powoli odblokowujemy. Tutaj myślę, że to jest raj dla budowniczych. Naprawdę jest z czego budować, jest czym budować. I można, jeżeli tylko ktoś ma trochę pojęcia o tym, zrobić cudawianki. Oczywiście to, co wam pokazałem, to nie są wszystkie receptury, ponieważ mamy jeszcze jakby narzędzia konkretnych rzemieślników. Każdy z tych narzędzi ma swoje własne receptury, też odblokowują się w trakcie gry, też odblokowują się w trakcie zbierania surowców. Każda receptura wytwarza coś, co znowu będzie nam potrzebne. Także jeżeli ktoś lubi craftować, to na pewno tu będzie się czuł jak w domu. Dodatkowo każdy z rzemieślników też posiada swoje receptury do craftingu. No jest tego zatrważająca ilość. Samych rzemieślników mamy pięciu. Samych rzemieślników mamy pięciu, z czego każdy z nich posiada kilka stołów z różnymi recepturami. Jedzenie, bardzo ważna sprawa się okazała w tej grze. Tam wspominałem na którymś filmie, że nie przepadam się za bufowaniem się i nie jestem jakimś tam zwolennikiem tego, ale tutaj jedzenie naprawdę potrafi dawać kolosalne buffy, które nam mogą mocno ułatwić grę. No właśnie, ul muszę zbudować, patrzcie. Sama kwestia właśnie, to jest drobiazg, nie? Ale muszę o tym wspomnieć, ponieważ bardzo mi się to spodobało. Weźmy tu sobie, nie wiem, wytwórzmy. A jak widzicie tutaj w ogóle liczba kwiatków, które można zbierać. Każdy z tych kwiatów tak naprawdę jest dosyć potrzebny. Wróć, niepotrzebny, pomocny.
sama animacja właśnie tych stołów warsztatowych, to jest taki drobiazg, nie? To jest pierdoła tam naprawdę nieistotna, nie mająca wpływu na grę, ale cieszy oko, nie? Pomimo, że to jest jakaś tam zapętlona animacja, to jednak wygląda to bardzo fajnie. Dobra, już, przestań się skradać. Co do budowy. Budowa jest prosta i bardzo intuicyjna. Nie wiem, czy mam ze sobą. Chyba nie mam. Zaraz zobaczymy. No nie mam. No ale mniejsza z tym. Tyle, żeby wam pokazać. Bez problemu damy radę. Możemy oczywiście stawiać tak jak w Minecrafcie. Że bloki będą nam się do siebie przyklejały. Nie? Widzicie tutaj. Generalnie mogę postawić blok tak, że jest przyklejony do bloku obok. Jeżeli klepniemy sobie X-a, mamy pełną swobodę ze zbudowaniem. Także ogranicza nas tutaj naprawdę tylko i wyłącznie nasza własna wyobraźnia. I co, jeśli chodzi o Enshrouded? Kosztuje ono w tej chwili około 100 zł, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jest warte swojej ceny. Kiedyś mówiłem, że nie będę polecał gier, bo to wiadomo, że jest to zależne od czyichś gustów. Ale jeżeli ktoś lubi właśnie takie gierki, gdzie jest crafting, gdzie jest budowanie, troszeczkę survivalu, całkiem sporo walki, możliwość gry w kooperacji, tak, Enshrouded jest zdecydowanie dla niego i jestem w stanie polecić tą grę wam. Przychodzi mi to z ciężkim sercem, bo tak jak mówiłem, nie lubię polecać czegokolwiek, ponieważ no nie wiemy, jakie tak naprawdę losy czekają Enshrouded. Na chwilę obecną wiemy, że jest ona rozbudowywana, dostała już pierwszy dość duży patch, naprawiono sporo błędów. Właśnie, błędy. Zauważono kilka. Nie są one jakieś znaczne, nie są one jakieś utrudniające grę czy wkurzające. Ale mimo wszystko kilka występuje jeszcze. Czasami potrafimy zapaść się po kostki w teksturze. Nie jest to jakiś problem, bo spokojnie możemy z tego wyskoczyć. Czasem przeciwnicy potrafią się zespawnować w miejscach, na przykład tutaj gdzieś w naszej tej pierwszej wiosce. No ja akurat tutaj już mam teren na tyle powiększony, że ten wilk się nie spawnuje. Ale się potrafi zespawnować z tyłkiem w skalę, no i biedak jest tam utknięty, nie? Czasem po ścięciu drzewa jakieś tam tekstury po tym drzewie zostają, ale generalnie to wszystko znika. Są to jakieś tam jednorazowe wydarzenia. Takich większych błędów, co zauważyliśmy tutaj razem z Michaelem, to jest na różnych komputerach, to występuje w momencie, kiedy nadchodzi noc i troszeczkę ten świat nam się ściemnia, lecą klatki w dół. Nie jakoś tragicznie, ale zauważalnie. Myślę, że prędzej czy później to zostanie naprawione. Jest to błąd, który występuje na różnych platformach, na różnych komputerach. I z całą pewnością, no już to zostało zgłoszone. I pewnie chłopaki będą nad tym pracować. No ale wracając do podsumowania. Czy Enshrouded jest wart swojej ceny? Zdecydowanie uważam, że tak. Zdecydowanie możemy tutaj już na chwilę obecną robić cuda. Cuda na kiju wydziwiać. I choć nasz rozwój postaci, niestety, że no jest to gra z wczesnym dostępem, nie jest to jeszcze pełna gra. Naszą postać możemy rozwinąć maksymalnie do 25 poziomu, z tego co widzicie, no już się niestety niebezpiecznie do niego zbliżam. Więc raczej nie będę miał szans wymaksować wszystkiego, co chciałem. No ale tych punktów naprawdę mam dużo zainwestowanych.
I jeżeli bym się tylko zdecydował na jakąś konkretną ścieżkę, w sumie konkretne dwie albo trzy ścieżki, no to spokojnie mógłbym je wymaksować. Dodatkowo, to warto bawić się tutaj skillami, warto sprawdzać, trenować, ponieważ samo zresetowanie umiejętności na chwilę obecną przynajmniej kosztuje grosze. Kosztuje to 10 run, czyli obojętnie jaką broń tak naprawdę rozmontujecie i te runy macie. Jest to żadna cena. Jeżeli tylko takie gry wam leżą, myślę, że spokojnie już teraz możecie spokojnie w nią zainwestować. 100 zł nie jest to dużo. Nie wiem, jak będzie z dodatkami oczywiście, nie? W jakiej formie one będą wydawane, czy będą one płatne, czy będą one kosztowały 50, 100 czy 200 zł. No ciężko mi powiedzieć, tutaj twórcy na razie w żaden sposób się nie określili. No ale biorąc pod uwagę, że podstawka kosztuje 100, no mam nadzieję, że nie zrobią tak jak Blizzard i dodatki nie będą droższe niż sama gra, nie? Co mogę powiedzieć? Ja osobiście bardzo polecam. Gierka mnie wciągnęła na maksa i uważam, że jest zarąbista. No to tyle. No, myślę, że w kolejnych materiałach posypie się trochę poradniczków, ponieważ no, tego świata zwiedziłem, dowiedziałem się troszeczkę. A tutaj chciałem wam po prostu przybliżyć samą grę i moje takie spostrzeżenia po 100 godzinach spędzonych w niej, czy warto, czy nie warto. No dobrze. Ściemnia się, więc ja powoli będę kończył. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.